Cześć, dzień dobry, witam Cię w drugim już moim Study with Me. Dzisiaj postanowiłam zrobić troszeczkę dłuższe bloki nauki, bo tak jak ostatnio będziemy uczyć się oczywiście efektywnie, czyli z przerwami, zasadą Pomodoro, tylko tym razem będziemy uczyć się przez 45 minut, robić sobie 5 minut przerwy, bo wiem, że niektórzy z Was potrzebują po prostu więcej czasu nauki, dlatego zdecydowałam się na tą opcję. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to bardzo miło mi Cię tutaj przywitać. Ja uczę na tym kanale tego, jak się uczyć szybko i efektywnie. I dzisiaj zaczynamy sobie Study with Me, oczywiście od rozgrzewki. Ostatnio zaproponowałam Wam rozgrzewkę z alfabetem i to jest moja ulubiona rozgrzewka, ale dzisiaj chcę zrobić coś innego. Myślałam o rozgrzewce z pomarańczą, ale nie mam za dużo czasu, więc z racji tego, że dzisiaj będę uczyć się języku, bo będę uczyć się włoskiego, postanowiłam, że zrobię sobie szybką rozgrzewkę językową, która polega na tym, że wymyślamy sobie zdania, w których na przykład w pierwszej wersji każde słowo w zdaniu zaczyna się od nowej litery, zaczyna się od tej samej litery, czyli na przykład wymyślamy sobie zdanie: mama mogła mi mocno marnować miejsce mózgu. Te zdania nie muszą mieć sensu. Albo możemy też zagrać sobie w grę, która polega na tym, że każde kolejne słowo zdania zaczynamy na literę, na którą kończyło się wcześniejsze słowo w tym zdaniu. Czyli na przykład tak jak zaczęłam, mama anektowała angielskie ekrany. I tak możemy się pobawić przez 3 minutki, rozgrać się troszeczkę. To pomaga nam się skoncentrować na nauce i zaraz przechodzimy do bloku pierwszego, który potrwa 45 minut. I jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj stworzę mapy myśli, które pojawiły się już, magia internetu, pojawiły się już we wcześniejszym filmiku o tym, jak uczyć się języków używając map myśli. Także jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do tego wcześniejszego filmu, w którym pokazałam to, co dzisiaj stworzę.
Zróbmy sobie teraz 5-minutową przerwę. Włączyłam budzik. Wstańmy od biurka. Trochę się rozciągnijmy. Polecam Ci pochodzić troszkę, rozruszać się, rozruszać barki, całe ciało, ale tylko nie zaglądać do telefonu i nie zarzucać siebie kolejnymi informacjami, bo to sprawia, że mózg jest przebodźcowany. To sprawia, że w sumie dostaje kolejne informacje i znowu musi się w pewien sposób czegoś uczyć i tego dalej męczy. Dla niego to nie jest przerwa. Dlatego w trakcie przerwy od nauki dobrze jest robić coś, co nie obciąża w ogóle mózgu. Czyli właśnie coś, co trochę poprawi kondycję naszego ciała. Jak będziesz wracać do biurka, to możesz użyć jakiejś piłeczki, na przykład do tenisa, albo jak masz takie wałki do jogi, to też możesz sobie je podłożyć pod nogi i nimi się bawić. To też poprawi Twoją koncentrację i właśnie sprawi, że Twoje ciało nie będzie takie zastane. Ale teraz póki co możesz zrobić sobie coś do jedzenia. Właściwie nie musisz mnie nawet oglądać i na mnie patrzeć. Ja tu jestem tylko dla formalności aktualnie i po to, żeby czas jakoś leciał. A tak naprawdę może nie powinnam gadać. Ale się rozciągam. Kolejną sesję nauki rozpoczniemy też od 2 minutek rozgrzewki, tak żeby się ponownie skoncentrować, na nowo skoncentrować i wejść w to flow uczenia się. To bardzo pomaga na początku znowu właśnie wejść w stan koncentracji. Pomagają też różne ćwiczenia oddechowe, ale myślę, że ta rozgrzewka, którą zaproponowałam dzisiaj na początku, jest fajna, szybka, prosta i bardzo, bardzo pomocna też. Dlatego zaczniemy sobie po przerwie od rozgrzewki. A teraz mamy jeszcze ponad 2 minutki. Polecam Ci też przewietrzyć pokój, otworzyć okna. Ja to przed chwilą, chwilkę zrobiłam, ale zamknęłam już, żeby nie nagrywać z hałasem. Ale tak trochę świeżego powietrza też się przyda. Dolej sobie wody, bo nawodniony mózg to dobrze uczący się mózg. W tym stadium with me chciałabym też, żebyś sprawdziła, czy nauka z muzyką, czy nauka bez muzyki jest dla Ciebie lepsza. I fajnie, nawet jeśli wcześniej muzyka Ci przeszkadzała, fajnie jest spróbować, bo może tym razem będzie inaczej, może nauka w blokach plus muzyka plus przerwy to zupełnie coś innego dla Ciebie. Może właśnie to będzie rozwiązaniem problemu. Ale fajne jest to, że w tym filmie pojawi się właśnie i nauka z muzyką, i nauka bez muzyki, bo od razu dostaniesz porównanie. Zobaczysz, co będzie dla Ciebie atrakcyjniejsze. Co lepiej na Ciebie działa? No już 45 sekund. Już powoli zapraszam Cię z powrotem z napojem jakimś, byle nie energetykiem. Mam też film o energetykach na kanale, właściwie o tym, jak dodawać sobie energii, także w trakcie przerwy, także Ci go polecam, może otwórz sobie go w osobnym oknie, bo przyda Ci się, jeżeli używasz energetyków na co dzień, jeżeli pijesz energetyki. Tam jest kilka sposobów na to, jak właśnie bez nich dodać sobie energii, tak. A teraz jeszcze 10 sekund i życzę Ci miłej nauki. Zaczynamy od rozgrzewki.
Thank you.
Okej, włączyłam nam zegarek na 5 minut przerwy i tym razem postanowiłam trochę pokręcić hula hopem. Przebrałam spodnie, żeby to było bardziej możliwe. Zobaczymy, jak będzie z mikrofonem. Ale Ciebie też zapraszam teraz na przerwę. Możesz właśnie, jeżeli masz hula hop, nim pokręcić, możesz przejść się na spacer, zrobić sobie coś do jedzenia, zrobić sobie herbatę i chwilkę. Przede wszystkim na chwilkę wstać od książek i się od nich oderwać, ale też nie zaglądać do telefonu, bo to są kolejne informacje, które możemy dostać i które będą nam zawracać głowę i tak naprawdę przebodźcowywać nasz umysł i on w ten sposób w ogóle nie odpocznie i będzie Ci się jeszcze trudniej uczyć później. Dlatego rób wszystko, żeby tylko nie dodawać sobie dodatkowych informacji. Jednak to nie jest takie łatwe z mikrofonem. Mija mi się przygląda. Mija się boi hula hopu. Chyba to nie podejdzie. Próbowałam kiedyś ćwiczyć takie izolacje, ale nie idzie mi to za bardzo. Nie mam za silnej ręki, żeby to robić. Cały czas mi się rusza to hula hop. Później zrobimy sobie znowu 45 minut nauki i też wcześniej dam Ci te 2 minutki na rozgrzewkę mózgu. Możesz zrobić sobie tę, możesz sobie też zrobić rozgrzewkę z alfabetem, którą robiliśmy przy wcześniejszym Study With Me. To już od Ciebie zależy totalnie, co wolisz robić, ale te rozgrzewki mózgu też fajnie robić właśnie po to, żeby kiedy się na chwilę rozproszyliśmy w trakcie przerwy, wrócić do tego stanu koncentracji przy biurku. To bardzo, bardzo dużo daje, naprawdę robi ogromną różnicę i warto poświęcić te 2 minutki. Jakoś tak na wdechu powiedziałam. I później też jak już pouczysz się 45 minut, to zaproszę Cię na dłuższą przerwę, nie taką krótką, 5-minutową, ale już potem możesz sobie zrobić 15-minutową przerwę albo nawet półgodzinną drzemkę, bo myślę, że takie bloki 45-minutowe to jest kawał pracy. Ja zdecydowanie wolę te 25-minutowe bloki nauki, ale zrobiłam taką wersję dla osób, które właśnie mówiły, że potrzebują więcej czasu na naukę, potrzebują po prostu więcej czasu, żeby się skoncentrować. Ale pamiętaj, że tak nie musi być zawsze, możesz czasem sobie te bloki skracać i na przykład następnym razem uczyć się 40 minut, potem 35, 30 i myślę, że może się to nawet zmienić w 25 minut nauki. To jest takie minimum optymalne według techniki Pomodoro. No i dla mnie jest to najlepszy czas, powiem Ci szczerze, że ciężko mi się uczy w takich 45-minutowych blokach, czy pracuję, bo no jest to po prostu dla mnie już za długo, nie jestem do tego przyzwyczajona, ale postanowiłam to właśnie zrobić dla osób, które pytały. Mogę Ci teraz też przypomnieć o tym, że może warto wywietrzyć pokój, żeby trochę świeżego powietrza weszło do pokoju i żeby Ci się też lepiej oddychało i lepiej uczyło przy tym biurku. To jest dobry pomysł. Możesz sobie też przynieść w tej chwili pod biurko jakąś piłeczkę, którą będziesz się bawić podczas nauki. To też pomaga się skoncentrować, ale też sprawia właśnie, że Twoje ciało cały czas jest w ruchu.
Okej, wracamy.
Thank you.
Mega Ci dziękuję za wspólną naukę. Teraz zapraszam Cię na dłuższą 15-20-minutową przerwę. Możesz sobie nawet zrobić pół godziny przerwy za tak udaną naukę, a później możesz ponownie wrócić do tego nagrania albo spróbować z drugim moim nagraniem Study With Me, tym razem z blokami nauki, które trwają 25 minut. Może zobaczysz, czy uczycie się inaczej, czy wolisz takie dłuższe bloki nauki, czy też krótsze. Jeśli spodobała Ci się taka nauka, taki sposób nauki, to zachęcam Cię do zostania na tym kanale, zasubskrybowania go, ponieważ tutaj więcej mówię o różnych technikach efektywnej nauki. Jestem też autorką kursu efektywnej nauki, który nauczy Cię kompletnie różnych technik efektywnego uczenia się i sprawi, że będziesz uczyć się tak dwa razy krócej i będziesz też lepiej zapamiętywać informacje. Dlatego zachęcam Cię też do zajrzenia do linku w opisie, w którym znajdziesz właśnie informacje o tym kursie. No i widzimy się w kolejnych nagraniach. Pa, pa, owocnej nauki. I pamiętaj, że masz przepiękny mózg. Mua.